Dzień dobry, mamy 17 września, 7:54 i jest stan powodziowego zagrożenia we Wrocławiu. Nie jestem wam w stanie opisać, jakie to jest dziwne uczucie, bo budzę się codziennie rano i sprawdzam, czy mam wodę w mieszkaniu. I wiecie, dopóki mieszkałam w Warszawie, to nigdy mnie to nie dotyczyło i nawet jak widziałam jakieś wiadomości, to miałam takie, Boże, bardzo mi przykro, że ci ludzie przez to przechodzą, ale kompletnie nie było to dla mnie, wiecie, takie relatable, to i nie byłam w stanie się do tego odnieść. Teraz budzę się przez to, że słyszę, jak koparki umacniają wały i jak ludzie są zestresowani i chodzą i noszą rzeczy na strych. I mam ogromną nadzieję, że nic się nie wydarzy podczas całej tej fali powodziowej. Wiem, że woda została rozbita na 3-4 mniejsze fale, żeby po prostu nie zalało całego miasta. Jest to bardzo stresujące i naprawdę nikomu nie życzę czegoś takiego. Mam kilka planów na dziś, na jutro, na czwartek i po prostu nie wiem, czy one dojdą do skutku, bo trochę boję się wychodzić z domu. Jak pojechałam wczoraj po słuchawki, to też, wiecie, nie miałam pewności, czy wrócę do domu o suchej nodze, że tak powiem. Ale mimo to mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zobaczymy. Na pewno musi być dobrze. Idę właśnie na lumpę, bo skończyłam pracę. Jest 1:55. I mam pracę dopiero wieczorem, więc postanowiłam, że teraz pójdziemy na lumpę. Zobaczymy, co jest na lumpach. Nie byłam jeszcze ani razu we Wrocławiu, więc jestem podekscytowana. And see you there. Jest 19 września i update powodziowy jest taki, że nie ma powodzi. Twierdzą, że nie ma powodzi, nie chodzę na wały. Widziałam, że woda jest bardzo podniesiona, ale chodzi mi o to, że po prostu nie ma wody na mieście. Zaraz wam pokażę ogród. Ale jak słyszycie, jestem mega chora. Mam tyle fajnych planów na ten tydzień i naprawdę chciałam nagrać mega super vloga i kurwa, jak zwykle. Ja w okresie jesienno-zimowym albo bardziej jesienno-wiosennym jestem chora z częstotliwością raz na tydzień. I mam nadzieję, że się wyleczę, bo it's not fun. It's not fun. Chciałam wyjść w fajne miejsca, no może jeszcze się uda, może jeszcze uda mi się szybko załagodzić te choróbsko i będzie fajny vlog. Zrobiłam sobie jajecznicę z kimchi porem. Mam też shota imbirowego i gripex. I jak to mnie nie postawi na nogi, to nie wiem, czy cokolwiek mnie postawi na nogi, szczerze mówiąc, czyli będę musiała jechać do lekarza.
słuchajcie, zapisałam się do fryzjera, bo ściągnęłam sobie tonery i kolory i to jest mój naturalny kolor i ja bardzo nie lubię rudych włosów. Przełożyli mi wizytę z popołudnia na teraz, więc lecimy teraz i zobaczymy, co mi zaproponują, bo chcę wrócić do blondu. Ale to może być niemożliwe, ale zobaczymy.